Dzień dobry, to znowu ja. Słuchajcie, to będzie taki mały w sumie infovlog, bo mam parę tematów do poruszenia. Parę tematów do poruszenia to jest to, że miał być, jakby to powiedzieć, miałem mieć kupionego BF-a jedynkę, ale zrezygnowałem z tego ze względu na to, że wyszła Mafia. I Mafia mnie strasznie jarała, dlatego jest w tym momencie na kanale. BF-a sobie troszeczkę odłożyliśmy na jakiś czas, szczerze powiedziawszy na ile to nie wiem. Na pewno będzie parę odcinków z BF-a ze względu na to, że mam wersję próbną przedpremierową, czyli 10 godzin rozgrywki, więc coś tam z tego BF-a jednak będzie. Nie wiem jak dużo, naprawdę nie jestem wam w stanie powiedzieć, no ale tak myśląc, to z 10 odcinków powinno wyjść spokojnie, no ale z tego wiadomo, no tam będą uciekać minuty, bo jak wiecie, no jakby nie było, kurczę, zanim zacznę nagranie, skończę nagranie, między nagraniami i tak dalej, to jakoś tam wychodzi. Natomiast jeżeli chodzi o odcinki, no to ostatnio się pojawiają różnie. Ze względu na to, że w poniedziałek jestem tak wytupiony robotą, że po prostu no nie byłem w stanie ostatnimi czasy nagrywać na wtorek. Dlatego to się jakoś tak tam śmiesznie rozkładało. Natomiast myślę, że już będzie wszystko ok. Ewentualnie no w tym tygodniu jeszcze jest taki mały zastój ze względu na to, że po PGA i po robocie, bo tak naprawdę w czwartek, piątek byłem w Poznaniu, w sobotę, w niedzielę pracowałem i szczerze powiedziawszy troszeczkę się przeziębiłem. Mówię delikatnie rzecz biorąc, czy staram się mówić nie oddychając nosem, bo to jest taka, że tak powiem, jakby to powiedzieć, no po prostu beznadziejnie to wygląda. Muszę sobie na ściągawkę patrzeć, bo normalnie już nie wiem co mam mówić. Natomiast no, odcinki to jest ta sprawa, Chorupsko to jest ta sprawa, BF to też poruszyłem. Natomiast jeżeli chodzi o PGA, to na pewno był to bardzo dobry okres. Na pewno chciałbym coś nagrać podsumowującego to PGA. Natomiast nie wiem kiedy to będzie, nie wiem kiedy to zrobię. Na pewno chciałbym to zrobić jak już będę, że tak powiem, bardziej ogarnięty. Czyli jak mi to gardło trochę zejdzie, jak mi te zatoki troszeczkę zejdą, no to wtedy będziemy myśleć co zrobić. Na razie mam taki mały koncept, aczkolwiek ile z tego konceptu wyjdzie, to tak naprawdę nie wiem, tak naprawdę nie wiem. Natomiast PGA było bardzo, że tak powiem, zdobyczne, może trochę to będzie słabym tutaj porównaniem, aczkolwiek było bardzo owocne, o tak powiedzmy, ze względu na to, że no pograłem sobie troszeczkę w gry, w które nie miałem, że tak powiem, możliwości wcześniej zagrać. Popatrzyliśmy sobie na nowinki technologiczne. Zdecydowanie na PGA było dużo virtual reality, czyli po prostu Google'ów, jak to dziwnie zabrzmi, ale okularów po prostu tych VR-ek. Dosłownie były one praktycznie wszędzie, więc to takie no dość spoko. Natomiast jeżeli chodzi o takie rzeczy, to poszerzył się krąg znajomych moich o jedną osobę, aczkolwiek nie chcę tutaj nic mówić, bo jest to tak naprawdę daleka, że tak powiem, przyszłość. Nie wiem, co z tego będzie, ale myślę, że ci, którzy wiedzą, o czym mówię, to już to zresztą widzieli na Instagramie, że porozmawiałem sobie troszeczkę z Bartkiem, no doszliśmy, myślę, do jakiegoś tam konsensusu i być może w przyszłości coś z tego będzie, aczkolwiek nie wiem, bo to wszystko w sumie od niego zależy. Ja jestem otwarty na propozycje i czekam. Tak naprawdę aż mi w tym momencie w sumie odpowie na parę tam słów, które napisałem. Natomiast tak generalnie to jakiś tam kontakt utrzymujemy, więc tu nie ma problemu. Ale tak jak mówię, zresztą mówił, że tam jeżeli byśmy coś chcieli, to po nowym roku, więc no mówię, odległe plany, to jakby nie ma tego tutaj co poruszać. Czy coś jeszcze? Tak jak wam mówiłem, myślę, nie wiem kiedy to dodam, ale tak myślę, że dzień wcześniej wam mówiłem o tym, to będą pytania i odpowiedzi z powrotem, bo była to bardzo fajna seria, tylko szkoda, że no pod koniec już było zbyt mało pytań, żeby można było cokolwiek z tego zrobić. Natomiast no od tamtej chwili nie dostałem od was żadnego pytania, dlatego też czekam, znaczy od tamtej chwili, od ostatniego odcinka PIO, tak powiem. Nie dostałem od was żadnego nowego pytania, dlatego też czekam, no i będziemy myśleć nad tym, co zrobić dalej. Natomiast jeżeli chodzi tak jeszcze o odcinki, to próbowałem wam zrobić coś takiego, że w weekendy jest Heroes and Generals, a od poniedziałku do piątku po prostu ciśniemy jakąś serię na przykład z Mafii i FIFA, tak żeby te regularne serie, czy po prostu te mało oglądane serie były w tygodniu, a te, które mają największą oglądalność, były w weekend. To był mój taki mały teścik i szczerze powiedziawszy średnio wyszedł, ze względu na to, że
już w tygodniu mi marudziliście, można tak to powiedzieć, że nie ma Heroesów. No nie ma Heroesów, no bo to był taki mały teścik. Natomiast na listopad przewidziałem właśnie takie weekendy, gdzie będzie dużo Heroesów, ale troszeczkę to pozmieniałem. Tam jeden, na przykład, że jest tak, że od poniedziałku do piątku jest jeden odcinek Heroesów w środę i dopiero później są sobota, niedziela, żeby to jakoś tam dość płynnie szło. Natomiast jest jeden taki weekend i nie wiem, czy to nie jest 11, 12, 13 czasami. Tak mi się wydaje, że to jest 11, 12, 13, bo to są 3 dni wolne dokładnie. To macie tak: Heroesy, Heroesy i Heroesy, z tym, że jedne Heroesy tam Valianty, drugie to Niemcy, trzecie to Ruscy, żeby to tak fajnie wyglądało, że jeden dzień jest dla tych, drugi dla tych, trzeci dla tych. I to jakoś tak dość ostro wychodzi. Natomiast nie pamiętam, czy doliczyłem tam Heroesy wasze konta, dlatego muszę to jeszcze przemyśleć. Muszę jeszcze popatrzeć na tą rozpiskę, zastanowić się, co jeszcze dodać, i wtedy myślę, że będę mógł wam już spokojnie powiedzieć o tym, że wow, jest nowa rozpiska. Dlatego też, no, jeszcze tutaj troszeczkę czasu minęło. Natomiast zaktualizowałem tą wcześniejszą rozpiskę. Zaktualizowałem ją ostatnio i myślę, że jeszcze będę musiał ją zaktualizować, bo tam było też parę zmian. Dlatego też będziecie mieć to w sumie aktualne, więc możecie tam wbijać i sobie patrzeć. Natomiast myślałem jeszcze o czymś takim, ażeby zrobić wam nie tyle filmiki codziennie, nie tyle filmiki codziennie z tym, co jest na kanale, ale po prostu wrzucić wam audio z jakimś tam, z czymś tam w tle, że ja sobie będę mówił, po prostu tam w tle coś będzie. I tam będzie na przykład, że dzisiaj na kanale są Heroesy i Mafia, whatever. I mniej więcej właśnie coś takiego, i żeby to było codziennie, bo wtedy będziecie mniej więcej na bieżąco. Oprócz tej rozpiski, która oczywiście będzie, bo będzie zawsze rozpiska, ale oprócz rozpiski chciałem właśnie takie filmiki informacyjne. I ja jestem ciekaw, co wy o tym powiecie, dlatego jeżeli chcecie coś takiego, to piszcie mi w komentarzach, że chcecie. Jeżeli uważacie, że jest to niepotrzebne, no to dajcie znać, że jest to niepotrzebne, no bo to może być niepotrzebne, no. Jeżeli oczywiście ktoś zagląda w rozpiskę, bo jeżeli są osoby, które nie zaglądają w rozpiskę, no to wtedy te filmy, znaczy te filmiki informacyjne bardzo się przydadzą. No ale to już zostawiam do waszego, żebyście to wy wybrali, co z tym dalej zrobimy. Natomiast to wszystko, mam nadzieję, że ten infovlog był dla was wystarczającym, że tak powiem, źródłem informacji. I jak będzie coś nowego, to będę wam dawał znać. Także to tyle. Dziękuję wam za uwagę. No i see ya.